idziecie na koncert Lady Gagi. Dlaczego właśnie na nią i czego się spodziewacie? Idziemy na koncert Lady Gagi, dlatego że jesteśmy jej wiernymi fanami. Uwielbiamy jej piosenki i zaskakuje nas ona z każdą jedną. Pokazuje na każdej jednej coś innego i na każdej jednej pokazuje siebie. A po koncercie spodziewamy się, sami nie wiemy zresztą czego się spodziewać, ale wiemy, że będziemy pozytywnie zaskoczeni na pewno i zszokowani i koledzy się więcej. Ważne jest, że będziemy ją po prostu widzieć właśnie. I będziemy z nią. O to właśnie mówię. Bo to jest, jak wiadomo, królowa popu. To jest Lady Gaga. Tak, i to jest Lady Gaga i w ogóle ona sama mówi wszystko za siebie. Nie, ja nie mam nic, ja muszę wciągnąć. Tak, jesteśmy w ogóle z Oleśnicy, spod Wrocławia. Także długą drogę kilometrów, prawie 500. A możecie się przedstawić? Ja się nazywam Baran Katarzyna. Daniel Wojtasiak. I Mateusz Jarzy. Mamy nadzieję, że Lady Gaga to zobaczy. Dlaczego Lady Gaga? Bo ma takie show, takich występów nie ma, to jest pierwszy koncert taki w Polsce i tutaj jest w Trójmieście. A co po koncercie? Wielka impreza. Krzysiek z Gdańska, lepsze miasto. Ra ra a a Roma Roma ma Gaga ula la what you be romance ra a a Roma Lady Gaga rządzi. Ja pier... Zajebiście boskie, tak? Po prostu hu. Przyjechałem na koncert, dlatego że jestem, myślę, że jednym z większych fanów tutaj w Polsce i no, spodziewam się po prostu mega show, tego co zawsze można oczekiwać po Lady Gadze i po prostu ci ludzie i to wszystko, co tutaj widzę, to jest to, czego się spodziewałem i po prostu czekam na więcej. Skąd pomysł na charakteryzację? Ten pomysł jest akurat z teledysku Paparazzi i Bartek Poznań. Jestem dzisiaj na koncercie Gagi z czystej ciekawości. Jestem fanem takich zespołów bardziej ciężkich, jak Metallica, Iron Maiden, ale jestem tutaj, ponieważ jest to artystka taka kontrowersyjna, ciekawe koncerty ma bardzo, fajną muzę, troszeczkę w innym stylu, na pewno będzie to mega przedstawienie. No i jestem tutaj dzisiaj, przyjechałem 350 km, bo liczę na coś wyjątkowego i myślę, że się nie zawiodę. Nazywasz się? Mariusz. Mam na imię Mariusz. Skąd pomysł na tą charakteryzację dosyć błyszczącą? Pożyczyłem od syna.